Tak, dzisiaj jest 21? No, 21. Listopada to... Ale jemioły, popatrz. Zaczynamy eksplorację prusko-austriackiej granicy od miejscowości Skrebeńsko, czy też Skrebeńsko. Tam widać kościół w Petrowicach. Tamże był tydzień temu. Tutaj na tym polu, że zaliczył glebę i przygodę z telefonem. Teraz zaczynamy tu, stąd i kierujemy się w stronę przejścia granicznego Gołkowice-Zawada. Czyli tam. Tutaj będzie troszkę taki cięższy odcinek, będzie trochę może błoto. Tam ktoś idzie. Dobra, no to zaczynamy. Tak, no to mamy tam pierwszy słupek po czeskiej stronie. Jaki numer? 32. Co? 32? Ale numer. 31A, dobra, Piotrówka. Tak on wygląda, tutaj nie wiem, czy go widać. Ale jest po drugiej stronie rzeki, więc tam nie wlezymy w tym miejscu. Tak, no to tutaj w tych krzokach my nic nie znaleźli, oprócz tego jednego słupka. Ciężko jest. Tutaj jest dość mokro też. No w ostatnich dniach padało, więc tego by się można było spodziewać. Przeeksplorowałem tam te tereny, nic tam nie znalazłem. Ponadto są dosyć duże krzoki. No jak widzicie, jest mokro. Więc sprawa trochę jest skomplikowane. Teraz udajemy się w stronę między takiej drogi i będziemy to robić z drugiej strony. Tak, ja tu zaszedł z drugiej strony. Jak widzicie, mamy bardzo trudny teren. Tam Piotrówka tutaj jest bardzo kapryśno. Tak, ja tu byłem przed chwilą. Są tu chodniczki, prawdopodobnie od ryboków. Rybiowie. Trzeba dać pozór, żeby nie wpaść do jakiej dziury. Po chwili jeszcze parzą nawet przez galoty. Dobra. Tużek już był na tym odcinku. Więc wracam. Mostu. Przejście graniczne Gołkowice-Zawada. Mamy słupek. Stary. Ale bez numerów jest. C tylko jest. Na nim tu nie ma nic, dlatego że on jest po czeskiej stronie mostu. Tam koło tej lampy jest polski, bo widać P. Dobra. Tu jeszcze relikty przeszłości. Rzeka Piotrówka se płynie dalej. Ale my będziemy wracać czeską stroną. No, tutaj miał być kolejny słupek. Niestety nie ma go. Granica teraz idzie tak, jak te drzewa są. A my już są po stronie austriackiej, tudzież czeski. I nie stwierdzimy tutaj niczego. Szkoda.
zachodniego skórka. Tutaj bardzo dobrze widzę. Moim zdaniem jest to starorzecze Piotruszki. Tak, jest dokładnie w miejscu słupa numer 32. Tak, tutaj pokazuje słup 32. On powinien stać dokładnie tutaj w tym miejscu, Kajo. Niestety nie ma go tu. Dokładnie mi pokazuje w tym miejscu, gdzie stoję tu. Tu się nie da przejść, tu nie przejdziesz. Powinien być między tymi dwoma skrzydłowcami. Tu, gdzie ja stoję. Pokazuje mi, że tu, gdzie stoję, jest słupek. 32, niestety go nie ma. Gdzieś... No, tu jest jedna, tam jest druga. Nie, tu jest i tu jest. A on mi pokazuje, że stoję dokładnie w miejscu, kiedy ten słupek był. Widać? Widać. O. Powinien tu gdzieś być. Coś tam jest? To jest jakiś kamień. Czyżby była niedokładna? Czyżby była niedokładna mapa? Co? Czyżby moja mapa? Nie, no, według mnie to tu powinien być. A mi pokazuje, że stoję w miejscu tego słupka. No. Dobra, to idę tam. Zgodnie z tym, co było na poprzednim wejściu, faktycznie coś tutaj jest. Moim zdaniem jest to kamienny słup. Dobrze ociosany z góry. Niewidoczne są jakieś numery. Trzeba będzie tu przyjechać jakąś łopatką i dokładnie sprawę zbadać. W zasadzie to jest to możliwe, bo niedaleko jest to przejście, a od tego przejścia też tam będziemy prowadzić eksplorację. Tam jest droga. Możemy pokazać okolice, bo i tak nikt się nie zorientuje, kam są. Żeby też, broń Boże, ten słupek stąd nie wyparował przypadkiem. Dokładnej lokalizacji nie zdradzimy. Ja na niego weszłam. Weszłam na tą końcówkę, tu weszłam. Dobra. Poczułam, że coś jest. Zostawimy go, tak? Do następnego razu. Tak, mamy tutaj kolejny relikt przeszłości. Granica szła tu jak ta krzpopka. Tu, nie, tu. Chałupa. Tu. A więc ta opuszczona chałupa, tam jest opuszczona chałupa, prawdopodobnie była w Prusach. Sprawa jest taka, że tu w tym miejscu te granice się rozchodziły. A więc tu my stoimy już w Prusach. Zaś... Nie. Czekaj, czekaj. Odwrotnie, odwrotnie. My są w Austrii teraz. My są teraz w Austrii. Tak, chałupa jest w Prusach, to się zgadza. Jeszcze raz, ja jest w tym momencie w Prusach. Granica szła tak jak te drzewa. Tamta starowierzba to była granica. Mamy słup w malowaniu obecnym, polsko-czeski słup graniczny. To nie dość, ale wyjść. Za wysoko trochę. Dobra.
A więc przekraczam teraz starą granicę, udaję się do Austrii. Jestem w Austrii, a tym bardziej dalej w Czechach oczywiście. I mamy sytuację taką. To jest dosyć duży słup, 30 ile? 31A. Tak. Kurczę. Telefon. Tak, 31A widać na starej mapie. Żeby tutaj się przyjrzeć temu słupkowi. Charakterystyczny postument. I co jest tu dla nas potwierdzeniem, że jest to słup stary. Widać tu starą numerację X. Tamten się zgadza. Starą numerację widać. A te stare słupki miały właśnie rzymską numerację. Ewidentnie tu jest coś ściosane, prawdopodobnie jakieś godło. Ale numerację widać. Ona tu jest lekko skuto. Ten ostatni X się obstał i tu jeszcze jakoś jedynka. Być może tu nie był herb, nie było żadne godło, tylko jeszcze był numer arabski. Bo one, te co się powtarzają, miały jeszcze arabski numer. Tak jak ten w Zbytkowie tam w tym jednym miejscu, koło tego pochylonego słupka. Tam też jest słupek Komory Cieszyńskiej, no ale to jest jakieś 40 km stąd. Ewidentnie słupek stary. Tutaj też takie dziwne zagłębienia są na tym słupku, no okrągłe. Też jest zagłębienie jakieś. Prawdopodobnie on oberwał w czasie wojny. Pytanie tylko, której wojny? Czy pierwszej, czy drugiej? Tutaj być może tu było godło, bo to jest... Zarówno takie zagipsowane. No nie zagipsowane, bo gips by puścił na zewnątrz. Ale zabetonowane. To jest wyszlifowane, tak, ociosane czymś. Tu prawdopodobnie coś było. Nie możemy tutaj za bardzo kopać przy tym słupku, bo groziły będą kary. Bo to jest słupek też, który służy do współczesnej granicy, jak widać. Tutaj ewidentnie ten postument jest. Góra też jest staro. I teraz tak, ten słupek wygląda identycznie jak ten, co my znaleźli wcześniej w ziemi. Także to potwierdza, że tamten był prusko-austriacki. Nie ma, ale aha, ale numer. To jest słupek austriacki. Z prusko-austriackiej granicy. Jeden z pośrednich. Pośredni, no. Z tym, że tu w tym miejscu jest on wklęsły. Prawdopodobnie litera U z dwoma kropkami jest zciosano. Tutaj coś go ubiło nawet. Albo ktoś, ale jest postument. Nawet kret się tu zadomowił koło niego. Jest postument. To jest mały słupek prusko-austriacki. Po stronie austriacki. Po polskiej stronie, czyli pruski. Dziwaj się, tu byś też przeszedł. Oczywiście, żebyś przeszedł, ale raczej bez rowera. Bez rowera. Tam jest to już ten rejon Skrebieńska. Tam już widać kościół, więc prawdopodobnie całą tę granicę od... My tam jechali, tamtą drogą. Tak. Całą tę granicę od Zawady do Skrebieńska mamy szansę jeszcze pokonać, bo tam już kościół widać. Widzę. Także musimy się trochę spieszyć, żeby się nie zaćmiło. Będziemy to mieć za jednym szlagiem. Aha.
Pan Godum, dzisiaj nie będzie chaos z kilometrami, ale dzisiaj mamy, w zasadzie ja mu mówię już jakichś 3 tygodni, zupełnie inny cel. Jak dobrze pamiętam, tam na tym winklu po polskiej stronie jest słupek, ale on był normalny. Idziemy. I tam Brzech dupnął sobą o korzeń i telefon wyleciał. Ale Brzech się kapnął kaj i Brzech go znaszał. Dzisiaj by była trochę łatwiejsza sprawa, bo byś mogła do mnie zadzwonić. Tak. Na pewno mają starą granicę. Starą granicę na pewno pamiętają, tak. Mierzycki bot, czyli miejsce pomiarowe, powody Odry, tak, dopływ Odry. Akcjowa społeczność. Ne poszkozujte, czyli nie niszczyć. Teraz tam są nasze rowery. Dzisiaj taki w większości rajzy piechty. Prawdopodobnie za tydzień taka rajza się nam szykuje. Albo mają być ujemne temperatury. W moim przypadku trochę się mi nie za bardzo podoba, bo nie mogę autem przejechać przez Czechy i musiałbym przejeżdżać przez Jastrzębie, żeby się znaleźć w Gołkowicach albo ryzykować, ale... Albo ryzykować, ale taki ryzyko to mi się raczej nie uśmiecha, żeby w Czechach zostać na 2 tygodnie na kwarantannę. Troszkę mi się te chmury tu nie podobają, bo tam nadciągają od zachodu. Jest mowa o jakichś deszczach, ale dopiero w nocy. Teraz moje pytanie brzmi, czy tutaj się będzie dało przelec z rowerami, żeby nas tu ktoś z grabiami nie pogonił. Jest tabliczka. Jakiś chodniczek jest. Chodniczek jest, ale tylko do popiołu. Do popiołu? Wiesz co, to obejdziemy tam teraz. Myślisz? Ja. Żeby nas tu żaden nie widział. W zasadzie tam by się dało obejść. Tu z rowerem nie przejdziesz, nie masz szans. Cholera jasna, pies. Nie, to nie. Ach ty, jak znowu słyszę, to już chyba zajdziemy, nie? Tak, taki drift się nam tu robi. Ale fajny widoczek. Piotrówka tu tak płynie dość takim wąwozem. Tam po tamtej stronie rzek był. Tu po czeskiej stronie jest trochę problem, bo są chałupy i tam jeden Czech tam pyszka wydarł na nas, ale my go zignorowali. No to tylko my przeszli grzecznie, bez żadnych szkód. Może myślą, że my są nielegalne imigranty. Teraz jest pytanie, czy tam nie warto iść. Nie warto tam iść. Zdaje się, bo rzeka zaś nas tutaj robi pułapkę.
Ja tam tylko zajdę, obejrzeć co tu słychać. Aha, znaczy się, że tu jest taki dość duży winkel. Weź. Jak tam co będzie, to nagrywamy. Tak, to już chyba zawada jest tutaj. Albo olejemy już te słupki tam, bo raczej ich już nie znajdziemy. Jedziemy się kajak przejechać? Tu po okolicy? I tak się nie śpieszy do chałupy. Wiem, że po cimoku to nie to samo, no ale... Ale mi się nie chce do chałupy jechać. No to se przykręć. No. Tu mamy przystanek, to tu możesz przykręć. Ty, ale tu jest coś, tu jakiś kamień. Co jest? Kamień. I on nie wygląda na betonowy. Drogowy. To jest ten drogowy. BS. Tu jakoś tak. Tam też był tam. Ale to jest jednak beton. No, to jest beton. To jest beton. Beton. BS. Ale taki sam, żeś widział w Bunkowie. No. W Bunkowie i w Prusznej. I też BS pisało. A tam jeszcze na niektórych pisało WD. Do O. Do O albo WD też pisało. No WD to może wodociąg. Nie wiem. Petrowice u Karwinę Korzec. Aha, może coś. Przejście graniczne Petrowice Sykorbeńsko. Ja, tu była eksploracja tydzień temu. I muszę powiedzieć, że zarówno po prawej, jak i po lewej stronie jest dużo słupków starych. Autem nie ma szans już przejechać. No i my są w Polsce. A granica idzie tutaj w lewo za tymi chałupami. To są Moszczenicy. Przemierzymy żelazny szlak rowerowy. Dobra alternatywa na powrót. Kłaucie. Ostatnio żeś zwiedzał żelazny szlak rowerowy w Karwinie, dzisiaj w Jastrzębiu. Czyli w Moszczenicy dokładnie. Wiatruny, tunel. Zaś Piotrówka po lewej stronie i pomału jademy ku aucie. No już też jest po 6 wieczór, a co niekiedy idą na rano do roboty. No i akurat nie, ja akurat za tydzień. Szlaki tutaj są między innymi szlak na Rybnik, na Ustruń. Tutaj przy sklepie Lewiatan przy ulicy Dębowej. Oj, światło się mi pierdzie. Chyba czas wymienić na nowszy model. Szkoła w Markowicach Górnych. Od 3 tygodni w tej rajzy się zaczynają i kończą. Ale możliwe, że już niebawem się to zmieni. Dobra, no to 35 km, no dupy nie urywa, no ale ważniejsze było co innego. Dobra, no to do zaś.